Dzień dobry, witam serdecznie uczniów klas czwartych, chłopców, którzy uczęszczają do mnie na zajęcia rewalidacyjne. Z uwagi na ochronę danych osobowych nie będę podawał nazwisk i imion, ale ci uczniowie wiedzą, do których mówię, o tych dwóch moich sympatycznych bardzo uczniów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że jesteście dzielni i się dobrze trzymacie. Dziękuję Wam za przesłane prace i rodzicom za pomoc. Również serdecznie dziękuję. Powiem Wam króciutko, co będziemy robić na następnych zajęciach. Więc popatrzcie, otwieram tradycyjnie stronę pedagogiumopx.pl. Stronę może główną otworzę. To jest strona główna. Też umieściłem życzenia dla całej społeczności szkolnej, życzenia świąteczne. Adres przypominam, pedagogiumopx.pl. Widzicie adres? Podświetliłem Wam. Pod spodem macie maila, na który możecie wysyłać mi swoje wykonane prace. Część prace już do mnie trafiły, więc bardzo dziękuję. Bardzo ładnie, bardzo dobrze robiliście. Więc króciutko przejdźmy do nowych ćwiczeń. Klikamy rewalidacja zdalna. Popatrzcie, widzimy rewalidacja zdalna. Otworzyło nam się rewalidacja zdalna. Szukamy klasy czwartej. Uwaga, uczniowie klasy czwartej, w tym tygodniu na lekcji rewalidacji możecie wybrać sobie trzy dowolne ćwiczenia z linku powyżej. Szukamy tego linku, widzimy go o dostrzeganiu, wykorzystywaniu prawidłowości ćwiczenia w klasie czwartej. Więc kliknę ten link, jeszcze raz popatrzcie, o dostrzeganiu, wykorzystywaniu prawidłowości. Nad tym linkiem jest obrazek podręcznik. Klikam. I z tego zestawu ćwiczeń tak naprawdę zrobicie sobie tylko, możecie zrobić jedno zadanie znaczy macie trzy punkty. Jedno zadanie składa się z czterech punktów. Tak naprawdę to jest obowiązkowo. Natomiast jeszcze drugie można zrobić dodatkowo. Gdyby ktoś chciał kolejne, jest więcej, to oczywiście proszę bardzo. Ale omówimy sobie to, co jest obowiązkowe. Najpierw powiemy sobie, po co wykonujemy te ćwiczenia, jakie zdolności będziemy ćwiczyć, czyli spostrzegawczość, logiczne myślenie, będziemy wyszukiwali pewne prawidłowości, też zapamiętywanie, tego typu cechy ważne dla nas, dla każdego z nas. I pierwsze ćwiczenie. Na rysunku widać początek szlaczka ułożonego z bardzo wielu obrazków. Musimy się bardzo dokładnie przyjrzeć, jak wygląda ten szlaczek. Tu jest pewna reguła powtarzająca się, czyli ten szlaczek składa się z pewnych łańcuchów. Te łańcuchy się powtarzają i popatrzcie, te łańcuchy mają cztery elementy. Raz, dwa, trzy, cztery. I potem kolejny łańcuch i też się powtarza. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Ten ostatni łańcuch nie jest pełny. Trzy, no to będzie cztery, tak? Więc widzimy, że szlaczek składa się z łańcuchów. Każdy łańcuch składa się z czterech elementów. Widzimy pierwszy element, czyli pierwszy ten łańcuch, gruszka, jabłko, winogron, malina. I proszę bardzo, i trzeba to napisać w tym punkcie pierwszym, według jakiej zasady ten szlaczek jest zbudowany. Jaka to zasada? Ja Wam króciutko podpowiedziałem, jaka to zasada. Możecie sami jeszcze pomyśleć, jaka to zasada. I proszę bardzo, napiszecie, co jest na miejscu 16. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jest 15 miejsc, tak? I co w takiej sytuacji należy zrobić? No, idziemy z powrotem do początku naszego szlaczka. Czyli jeśli to jest numer 15 winogron, no to 16 będzie
gruszka, czyli na 16 miejscu jest gruszka, na 19, 17, 18, 19 malina. I tak po kolei liczymy sobie, co jest na miejscu 25. Jeśli ktoś chce dalej policzyć, proszę bardzo, może napisać, co jest na miejscu 41, a nawet na miejscu 93. I można napisać, co jest, na których miejscach w szlaczku znajduje się malina. Można to krótko opisać. Malina jest, widzimy, ostatnia w łańcuchu, tak? W tym łańcuchu jest ostatnia. Czyli to też można napisać, że ten szlaczek składa się z łańcuchów. Każdy łańcuch ma 4 elementy i ostatnim elementem tego łańcucha jest właśnie malina i to można napisać. Potem to samo napiszecie o winogronach, czyli napiszecie, że winogron, który jest trzeci, przedostatni, tak? Między maliną a jabłkiem jest trzeci. I też to króciutki opis. No dobrze, i teraz tak, jeszcze możecie zrobić zadanie, popatrzcie, dla przećwiczenia. Dla przećwiczenia możecie zrobić jeszcze kolejny szlaczek, tylko troszkę inaczej on wygląda, ale zasada będzie ta sama. Będzie ta sama zasada. I też trzeba policzyć z kolei, z ilu elementów składa się ten łańcuch. Proszę, popatrzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak? Widzicie? Czyli składa się ten szlaczek, łańcuch ma sześć elementów. Jakie to owoce widzimy? I popatrzcie, potem znowu mamy to samo i potem znowu to samo. I należy napisać, że składa się szlaczek z sześciu, że każdy łańcuch ma sześć elementów. Można napisać, jakie to owoce, po kolei jakie to są. I potem, co jest na 16 miejscu, czyli liczymy, prawda, po kolei sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, piętnaście, no czyli 16, co będzie? Z powrotem gruszka. Potem na 18 będzie jabłko. Chyba to jest jabłko, tak myślę. No dobrze, a potem na 24 można policzyć potem 43. I proszę bardzo, na których miejscach w tym szlaczku znajduje się malina? I proszę, popatrzcie, malina znajduje się na którym miejscu? To nie jest malina, to nie jest, to jest, malina jest ostatnia, tak? Bo to jest chyba truskawka, tak? Przyjrzyjcie się dokładnie, bo ja to też robię na żywo z wami. Malina jest ostatnia, czyli napiszecie, jest na 6 miejscu, ostatnia jakby w tym łańcuchu, w tym zestawie łańcuchów. Jest 6 członem tego łańcucha. No dobrze, i potem, co jest malina, potem mamy to samo, gruszka, tak, na którym miejscu, to też popatrzycie. Gruszka jest na którym miejscu? Na pierwszym w tym zestawie. Zaczyna łańcuch, tak? I to też napiszecie. Więc moi drodzy, ustalmy już tak końcowo, że obowiązkowo ten pierwszy szlaczek należy zrobić. Jeszcze raz powtarzam, obowiązkowo ten pierwszy szlaczek zrobić. Bardzo fajnie byłoby, gdybyście zrobili ten drugi szlaczek, który wam podpowiedziałem i omówiłem. Natomiast mamy jeszcze tutaj kolejny szlaczek, trzeci, ale to już naprawdę może ustalmy, że trzeci szlaczek będzie zupełnie dla chętnych, dla tych, którzy chcą. Dobrze? Czyli jeśli ktoś by chciał zrobić jeszcze trzeci szlaczek, a wygląda inaczej niż tamte poprzednie, to proszę bardzo, zadania są bardzo, bardzo podobne. Natomiast te pozostałe ćwiczenia absolutnie nie są obowiązkowe. Absolutnie nie są obowiązkowe. I może nawet wydaje mi się, że to byłoby za dużo, więc ustalmy. Ustalmy tak, że pierwsze zadanie, czyli pierwszy szlaczek obowiązkowo. Bardzo byłoby mi miło, gdybyście zrobili jeszcze ten drugi szlaczek. Jeśli
to nie będzie za dużo, no to bardzo dobrze, jeśli byście zrobili drugi szlaczek, a ten trzeci szlaczek jest zupełnie dla chętnych, nieobowiązkowy, nie jest obowiązkowy ten trzeci szlaczek. Natomiast to wszystko, co jest niżej, to już jak sami chcecie, ja od was tego absolutnie, tych kolejnych ćwiczeń nie wymagam. I to myślę tyle. Pozdrawiam jeszcze raz na koniec was serdecznie. Życzę spokojnych, zdrowych świąt i mam nadzieję, że niedługo się spotkamy w szkole. Będziemy mogli prowadzić sobie już zajęcia tak jak zawsze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam jeszcze raz rodziców. Zdrowych, mimo wszystko wesołych świąt. I do widzenia.